31 maja, po raz trzeci już, odbył się Rektorski Dzień Dziecka, współorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Dzieci. Uczestnicy mogli spotkać się z rektorem, profesorem Wojciechem Nowakiem, który powitał ich w swoim gabinecie w Kolegium Novum. Ubrany w tradycyjną togę, opowiadał o urokach testowania swojego stanowiska. Podczas spotkania dzieci mogły zasiąść w sali senackiej oraz auli głównej Kolegium Novum. Podzieleni na grupy uczestnicy wzięli następnie udział w prezentacjach przygotowanych przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kolegium Medicum. W salach ekspozycyjnych Kolegium Maius można było poznać tajniki pracy muzealnego zegarmistrza i działania mechanizmów zegarowych oraz zapoznać się z historią i sztuką tworzenia witraży. Widzieliście kiedyś witraże? Gdzie na przykład widzieliście witraże? W kościele. W ogrodzie profesorskim z kolei studenci Wydziału Lekarskiego uczyli najmłodszych, jak wezwać pomoc. Dzieci mogły zobaczyć także, jak wyposażona jest karetka pogotowia, a nawet posłuchać swojego serduszka.